Wielkie otwarcie mrówki w Kroczewie 3 czerwca w sobotę. Wspaniała zabawa, konkursy, nagrody. Zapraszamy 3 czerwca. Mrówka Kroczewo przy składzie opału zaprasza. Ceny truskawek na tzw. giełdzie Goławin w Nowym Przybojewie były 31 maja bardzo zróżnicowane. Przed bramą wjazdową ustawiały się długie kolejki. Trzeba było czekać kilkadziesiąt minut, żeby dostać się na plac targowy. Żeby wjechać na giełdę, co najmniej pół godziny, godzinę trzeba wjechać na giełdę, wjeżdżać na samym placu. Wbrew negatywnym prognozom na targowisku pojawiło się wielu sprzedających i kupujących z całego kraju. Ze względu na jakość owoców, ceny były każdorazowo negocjowane przez kontrahentów. Wahały się od kilku do kilkunastu złotych za umiankę. Jeśli chodzi o cenę, cena jest ustalona, 16 złotych. Jeśli byłoby troszkę więcej wody, truskawka byłaby dużo lepsza. Jeśli chodzi o odmianę Azja, polecam. Bardzo deserowa truskawka, jedna z lepszych, z tych, które mamy z odmianą. Pogoda zachwiała mocno rynkiem handlu truskawkami. Niewiele jest osób, które dzisiaj chcą podjąć się prognozowania cen. Jeżeli te przymrozki byłyby dużo mniejsze, ta truskawka byłaby o połowę lepsza, o 50%. No. Bardziej wydajna byłaby na pewno i większa. Od paru dni trwa również skup truskawek na potrzeby przemysłowe. Plantatorzy, którym nie uda się sprzedać owoców jako konsumpcyjnych, mogą je zbyć, ale po niższej cenie. W niektórych punktach skupu wynosi dzisiaj ona 2,5 zł za kilogram. Handlujący narzekali na wzrastające opłaty targowe i pustynne warunki przy silnie wietrze. Ceny podróżują za wjazd. W tamtym roku było 20, wcześniej było 15, teraz 25 i tak dalej i do góry i do góry. Jednak te niedogodności odchodziły na dalszy plan. W chwili, gdy dochodziło do udanych transakcji. Największy sklep internetowy dla rolników w polu.pl. Tysiące produktów. Masz większy wybór w polu.pl. Wielkie otwarcie mrówki w Kroczewie 3 czerwca w sobotę. Wspaniała zabawa, konkursy, nagrody. Zapraszamy 3 czerwca. Mrówka Kroczewo przy składzie opału zaprasza.